Powiat Kraśnicki to bardzo ważny element całego województwa lubelskiego. W roku 2013 to właśnie tutaj, w powiecie kraśnickim, było zarejestrowanych ponad 6 tysięcy podmiotów gospodarczych. Jednak powiat kraśnicki to przede wszystkim rolnictwo. Gleby, jakie występują tutaj, to gleby, na których świetnie rosną maliny. 50% produkcji krajowej malin pochodzi właśnie z tego terenu. I dlatego w Kraśniku zorganizowano 12. konferencję sadowniczą. Tegoroczny podtytuł konferencji to Trendy jagodowe. Powiat kraśnicki cechuje się stosunkowo dominującą pozycją sektora rolnego i rozwiniętą działalnością pozarolniczą. Jakość gleby, jaka występuje na terenie powiatu, determinuje w dużym stopniu kierunki upraw roślin i hodowli zwierząt. W uprawach dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe, jednak domeną powiatu kraśnickiego jest uprawa owoców miękkich, chociażby maliny czy truskawki. Szacuje się, że ponad 45% gospodarstw rolnych w powiecie kraśnickim produkuje towar na rynek. Pozostałe zaś zajmują się produkcją rolną wyłącznie na własne potrzeby. Wśród gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody produkcji, bez nadmiernego stosowania środków chemicznych do nawożenia i ochrony upraw. Na terenie powiatu funkcjonuje spora ilość gospodarstw zajmujących się ekologiczną produkcją żywności, przede wszystkim owoców miękkich, aroni, czarnej porzeczki i maliny. 12. Międzynarodowa Konferencja Sadownicza Jagodowe Trendy to największe tego typu spotkanie producentów owoców, rolników, naukowców, samorządowców i przedstawicieli branży spożywczej na Lubelszczyźnie. Przez 2 dni uczestnicy konferencji poruszali ważne aspekty upraw sadowniczych oraz upraw owoców miękkich. Wykłady odbywały się na 2 salach. 2. dzień konferencji poświęcony był w większości tematyce związanej z uprawą malin. Organizatorzy są jak gdyby przykładem tego, jak należy organizować tę konferencję, bo to Związek Sadowników, czyli branżowy związek producentów roślin sadowniczych, jagodowych, Świat Nauki, Uniwersytet Przyrodniczy i samorząd, to pokazuje, że właśnie taka grupa organizatorów daje sukces tej konferencji. Generalnie ona jest skierowana do producentów. Widzicie Państwo, że to zainteresowanie jest ogromne tą konferencją i tutaj jak bardzo trudno w Kraśniku zorganizować imprezę, która będzie się cieszyła taką frekwencją, to tutaj problemu z frekwencją nie ma. Wręcz zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Faktycznie, ogromna ilość wystawców i zwiedzających zaskoczyła samych organizatorów. Lokalizacja, myślę, że jest lokalizacją idealną. Jeżeli popatrzymy na to, że takim matecznikiem polskiej produkcji owoców miękkich jest Lubelszczyzna, szczególnie powiat kraśnicki, gmina urzędów, bo to w Majdanie Bobowskim były pierwsze plantacje malin i stąd się to zaczęło rozwijać. To lokalizacja jest jak najbardziej optymalna. Z roku na rok sięgamy po coraz to lepszych fachowców, rozbudowujemy się o współpracę z innymi organizacjami, na przykład z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Czarnej Porzeczki, tudzież innymi organizacjami owoców miękkich. Myślę, że wszyscy uczestnicy w tym roku powinni być zadowoleni zarówno z tematyki, jak i z jakości wykładów, ponieważ są to czołowe postaci polskiego sadownictwa, szeroko pojęte. Czołowe nazwiska nie tylko polskie, ale również znane w Europie i na świecie. Sale wykładowe niemal przez cały czas trwania konferencji wypełnione były po brzegi. Goście, którzy przyjeżdżają na konferencję, to już nie tylko Polacy, ale są to także goście chociażby z Ukrainy. No, nas interesuje, to jest listwo mocujące, tam sadzonki. Tak, po prostu wszystko po trochu.
Goście z Ukrainy byli pod wrażeniem rozmachu, z jakim zostało zorganizowane spotkanie. W tegorocznej konferencji sadowniczej wzięło udział ponad 90 wystawców oferujących produkty i usługi związane z uprawą owoców i wyrobami spożywczymi na ich bazie. Jagodowe trendy to podtytuł konferencji w Kraśniku. Do jagód z pewnością zalicza się borówka amerykańska. My jesteśmy gospodarstwem ogrodniczym, które między innymi specjalizuje się w produkcji krzewów jagodowych, właśnie ze szczególnym akcentem borówki amerykańskiej, jeżyny, no i teraz bardzo popularne jagody kamczackiej. Borówka amerykańska cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem wśród plantatorów, no i też jeżeli chodzi o polski rynek, coraz więcej Polaków przekonuje się do tego owocu, ale sam owoc polski jest bardzo dobrze znany na zachodzie, w Anglii, w Norwegii, w krajach zachodnich polska borówka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ogólnie. Czy Amerykanie kupują naszą polską, amerykańską borówkę? To znaczy nie, Amerykanie nie, generalnie ci Chińczycy chcą nam sprzedawać swoją borówkę, bo akurat tak się wymieniamy się porami dojrzewania. W momencie, kiedy europejska i polska borówka nie jest w stanie być na rynkach, to wchodzi dopiero amerykańska, akurat ta południowa amerykańska. Dużym zainteresowaniem podczas targów cieszyło się stoisko firmy Stanflex. Jak się okazuje, uprawa truskawki, a raczej jej zbiór, nie musi już być tak uciążliwy i kłopotliwy. Główną zaletą tych daszków jest właśnie ta przestrzeń pomiędzy jednym a drugim daszkiem. Dzięki temu mamy dużo lepsze wietrzenie, dużo lepsze warunki mikroklimatyczne dla tej truskawki. No i to jest też udogodnienie dla zbieraczy, którzy truskawkę zbierają. Nie muszą się schylać w końcu. To jest pierwsza rzecz, że nie muszą się schylać. Dwa, jeżeli przypomnimy sobie kolejne lata poprzednie, jeżeli chodzi o na przykład nadmiar wody, powodzie różnego rodzaju, tutaj możemy, śmiejemy się, możemy kajakiem wpływać pomiędzy i zbierać te truskawki. Tutaj nic nam nie przeszkadza. Na naszym stanowisku można zobaczyć na przykład nowość osłona pod malinę. Jest to swego rodzaju nowość z tego względu, że ciężko coś takiego spotkać w Polsce, jeżeli chodzi o stricte daszki. Tuneli jest dość sporo, natomiast daszki, tak jak mówiłem, dużo lepsze warunki mikroklimatyczne bronią się właśnie tym swoimi właściwościami. A kiedy już mamy wybrane sadzonki, wiemy gdzie i jak je posadzić, warto pomyśleć o podlewaniu. Naprzeciw temu problemowi na targach wyszła firma Wodatek. Rolnikom, tak jak zawsze, prezentujemy w zasadzie wszystkie rozwiązania, jeżeli chodzi o możliwość podlewania roślin. Bez względu na to, czy rosną na polu, czy rosną w sadzie, czy rosną w szklarni. Natomiast na stoisku zgromadziliśmy takie rzeczy, które są niezbędne i o których klienci nie wiedzą, że można kupić takie rzeczy. Mianowicie węzły centralne, takie w formie kompaktowej, węzły filtrująco-dozujące. Czyli to jest taki węzeł. To jest taki węzeł, który jest niezbędny w zasadzie w każdym gospodarstwie i to jest dla mnie absolutne minimum i maksimum. Ale w każdym gospodarstwie, które ma swoje własne ujęcie wody? Tak, który ma swoje własne ujęcie wody. Konferencja oprócz wystawców, do których jeszcze wrócimy, zgromadziła wielu rolników, którzy wśród stoisk szukali nowych rozwiązań, nowych odmian, dopytywali także o środki ochrony roślin. Podoba mi się frekwencja i podoba mi się tematyka wykładów. Cała impreza jest udana, ponieważ skupia wszystko, co jest istotne dla upraw jagodowych. Można w jednym miejscu znaleźć informacje o tym, jak uprawiać, jak chronić, jakie maszyny można kupić. To jest taka piguła, w której mamy komplet wiedzy. Jeżeli ktoś się tą branżą interesuje, wszystko, co jest potrzebne, ma tutaj w jednym miejscu. Córka ma dużą plantację truskawek. Truskawek, malin. To przeważnie w tym kierunku przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jakie nawozy, jakie opryski stosować. Czyli nawet jakie nową odmianę truskawek czy malin wsadzić, coś nowego, coś rozszerzyć plantację. Przysiadam chwilę popatrzeć tylko, co się w ogóle dzieje. Bardzo ciekawe propozycje są. Dzieje się? No dzieje się, no tyle co się działo w tamtym roku, to w tym roku dwa razy tyle się dzieje. Na zewnątrz budynku, w namiocie, wystawiony był sprzęt rolniczy, ciągniki, maszyny do zbioru owoców miękkich i szereg urządzeń, które w dzisiejszych czasach zastępują ciężką pracę rolnika. Owoce potrafią być bardzo delikatne. Ten kombajn właśnie został zaprojektowany z myślą o takich owocach.
kombajn do zbioru owoców miękkich, jeszcze w fazie testowej, ale zapewne już niebawem nasze kraśnickie maliny będą zbierane właśnie przez taką maszynę. Ale taką maszynę musi coś pociągnąć. Nowoczesne ciągniki to już nie te Ursusy sprzed kilkudziesięciu lat. To często bardzo komfortowe maszyny. Do tych Ursusów sprzed lat to są, że tak w cudzysłowie powiem, lata świetlne dzielą te ciągniki. Zupełnie inne konstrukcje, troszeczkę inne rozwiązania techniczne, nowocześniejsze. No, ciężko porównywać te stare Ursusy z obecnymi ciągnikami marki New Holland. Co te ciągniki potrafią? W czym są lepsze? Te ciągniki tak naprawdę zostały poddane wielu zmianom technicznym. Przede wszystkim zostały usprawnione silniki, przekładnie, napędy na tylny WOMP. W tej chwili to wszystko zostało, to jest ciągły proces, którym podlegają te maszyny. Cały czas to ulega pewnym usprawnieniom. Nasze ciągniki są wyposażone w radio, czasami radio z Bluetoothem, czyli nie ma jakby tutaj komplikacji, jeżeli chcemy odebrać rozmowę telefoniczną podczas pracy takim ciągnikiem. Oczywiście klimatyzacja. W naszych ciągnikach sadowniczych serii T4 FNV, czyli taki ciągnik tutaj mamy obecny. Za naszymi plecami stoi model T475N. Jeżeli chodzi o klimatyzację, to jest jeszcze dodatkowe rozwiązanie w postaci filtrów węglowych oraz specjalnego systemu właśnie dostępnego w tych ciągnikach o nazwie Blue Cup. Nowoczesne maszyny z bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami. Tym charakteryzował się namiot ze sprzętem wspomagającym ciężką pracę rolników. Jedną z nowości, jaką można było zaobserwować na targach, były sofrupaki, czyli tak zwane łubianki. Jest to nowum, faktycznie staramy się wprowadzić na rynek innowacyjne, ekologiczne łubianki, co najważniejsze jednorazowe. Ponieważ nie mogą być wielokrotnie używane łubianki z łóżki drzewnej. I to jest produkt, który może konkurować. Innowacyjność polega też na tym, że łubianka jest dostarczana na płasko, więc zajmuje bardzo mało miejsca. Wykłady, prezentacje i prelekcje to ogrom wiedzy, którą chłonęli uczestnicy konferencji. Konferencja sadownicza to tak zwana wędka dla rolników. Organizatorzy w jednym miejscu skupiają szereg nowinek rolniczych, a teraz już tylko od rolnika zależy, czy skorzysta z tej oferty. Na jednym ze stoisk nie było owoców miękkich ani drzew owocowych, ale były sadzonki drzewa, na którym ponoć można zarobić i to dosyć szybko i dużo. Oxytree jest to drzewko in vitro, które Instytut Hiszpański Castilla La Mancha produkuje, nie rośnie to drzewko, tylko produkuje, bo jest to drzewo in vitro. W 6 lat urasta do 16 metrów wysokości i 35 cm przyrostu. Sadzimy je na glebach 5, 6 klasy i jest olbrzymią silnią finansową dla rolników. To drzewo sadzimy po to, żeby uzyskać po prostu drewno przemysłowe, bo my tutaj jesteśmy po to, żeby zareklamować po prostu plantację drzewa przemysłowego. Jeszcze takiego nie było w Polsce. Co z tego drzewa się robi? Wszystko. Można powiedzieć to, co z każdego innego drzewa. Do budownictwa, na meble, wysokiej klasy meble, lekkie meble do samolotów, jachtów, kamperów, jak również na deski surfingowe wysokiej klasy. Tak więc na 12. Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej Jagodowe Trendy nie tylko o owocach można było porozmawiać. Program jest ułożony dosyć, myślę, specyficznie. Jeśli Państwo przeczytali poszczególne tytuły referatów, to okaże się, że staramy się skierować tematykę konferencji w kierunku wykorzystywania nowych metod agrotechnicznych w uprawie roślin jagodowych. Te nowe metody agrotechniczne w uprawie jagodowych powinny się opierać w coraz większym zakresie na metodach bardzo bliskich środowisku, czyli na metodach biologicznych. I dużo referatów to w treści w tym roku w swojej treści ma, tak, a więc wykorzystanie organizmów pożytecznych do ochrony, do zwalczania chorób, do zwalczania szkodników, jakichś drapieżców do zwalczania szkodników. I to będzie najprawdopodobniej droga w najbliższych latach, którą niestety będziemy musieli iść z tego względu, że wiele substancji czynnych, chemicznych, syntetycznych będzie wycofywanych z rynku. Organizatorem konferencji, która odbywała się w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, był Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Patronat nad wydarzeniem objęli wojewoda lubelski i marszałek województwa lubelskiego.